Państwo Radni, Szanowni Goście, otwieram 12. sesję Rady Powiatu w Płocku w kadencji 2014-2018. Serdecznie witam Państwa Radnych Powiatu Płockiego oraz przybyłych gości, w gronie których miło mi powitać. Kierownika Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, pana Jarosława Lewandowskiego. Szczególnie miło powitać także pana Andrzeja Hasę, kierownika Płockiej Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. W gronie uczestników naszych obrad są również zastępcy komendanta miejskiego policji, pan komisarz Sławomir Żelechowski. Witam bardzo. Witam także rzecznika prasowego komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, pana Edwarda Miesery. Witam wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego oraz prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, pana Hilarego Januszczyka. Witam także powiatowego lekarza weterynarii, pana Jacka Guścińskiego. Witam serdecznie dyrektora powiatowej stacji sanepidu, pana Romualda Ostrowskiego. W dzisiejszych obradach uczestniczy też pan Wyrąbkowski, reprezentujący Mazowiecką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. Bardzo serdecznie witam starostę płockiego, pana Mariusza Pieńka, wraz z zarządem powiatu w osobach pani Iwony Sierockiej, wicestarostki, pana Pawła Jakubowskiego, członka zarządu, i pana Krzysztofa Wielca, również członka zarządu. Witam skarbnika powiatu panią Marię Jakubowską, sekretarza powiatu pana Michała Twardego oraz państwa dyrektorów wydziałów starostwa powiatowego jednostek organizacyjnych w osobach. Panią Małgorzatę Struzik, dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych. Panią Monikę Mytli-Talpan, dyrektora Wydziału Organizacji. Pana Leszka Majewskiego, dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Panią Dorotę Zakrzewską, dyrektora Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pana Jana Jerzego Rysia, kierownika Biura Spraw Obronnych Zarządzania Kryzysowego. Pana Marcina Właszczyka, dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych. Również serdecznie witam przedstawicieli lokalnych mass mediów oraz pozostałych uczestników dzisiejszej sesji. Państwo Radni, Szanowni Goście, na podstawie listy obecności stwierdzam, że w sesji bierze udział wystarczająca liczba radnych do podejmowania prawomocnych uchwał. Na stan 23 radnych powiatu obecnych jest 21. Informuję, że w sekretariacie sesji do wglądu wyłożony został protokół z 11 sesji Rady Powiatu, która odbyła się w dniu 21 grudnia 2015 roku. Państwo radnych, proszę zapoznać się z jego treścią. Jeśli nie będzie poprawek lub uzupełnień, protokół ten przyjmiemy pod koniec obrad. Państwo radni, Szanowni Goście, określony w zaproszeniach na dzisiejszą sesję porządek obrad przedstawię się następująco. Otwarcie sesji, informacja na temat porządku obrad, powołanie komisji uchwał i wniosków, postulaty, interpelacje i zapytania radnych, sprawozdanie z działalności zarządu powiatu w okresie międzysesyjnym, w tym sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności jednostek organizacyjnych powiatu płockiego z tytułu należności pieniężnych
odroczyć terminu ich zapłaty oraz rozłożenia na raty w 2015 roku. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2015 rok. Informacja o stanie środowiska na obszarze województwa mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem powiatu płockiego, w tym wystąpienie kierownika delegatury BIOŚ i wystąpienie przedstawiciela PKN Orlen S.A. W punkcie 8. Rozpatrzenie projektu uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach. Pierwszy. Zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu płockiego na lata 2016-2027 uchwalonej uchwałą nr 110/11/2015 z dnia 21 grudnia 2015. Punkt nr 1. Drugie. Zmiana budżetu powiatu płockiego na rok 2016 uchwalonego uchwałą nr 111/11/2015 z dnia 21 grudnia 2015 roku. Druk nr 2. Trzecie. Udzielenie pomocy finansowej. Druk nr 3. 4. Wyrażenie zgody na przeniesienie w drodze darowizny mienia powiatu płockiego na rzecz gminy Słupno. Druk nr 4. 5. Wyrażenie zgody na przeniesienie w drodze darowizny mienia powiatu płockiego na rzecz gminy Staroszewy. Druk nr 5. 6. Zamiaru likwidacji szkoły policjalnej w Płocku w Zespole Szkół imienia Melkadii Bergerowej w Płocku. Druk nr 6. 7. Zamiaru likwidacji technikum uzupełniającego dla dorosłych w Wyszogrodzie dla Szkoły Policjalnej w Wyszogrodzie w Zespole Szkół imienia Jana Sielskiego w Wyszogrodzie. Druk nr 7. 8. Ustalenie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przyznanej przez powiat płocki w niepublicznych szkołach, placówkach funkcjonujących na terenie powiatu płockiego. Druk nr 8. W punkcie 9. Odpowiedzi na postulaty, interpelacje i zapytania radnych. W punkcie 10. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. W punkcie 11. Sprawy różne, w tym m.in. wolne wnioski, oświadczenia radnych. W punkcie 12. Zamknięcie sesji. Czy Państwo radni lub przewodniczący zarządu powiatu mają wnioski o zmianę porządku obrad podanego w zaproszeniach na dzisiejszą sesję? Proszę Pan Starosta Mariusz Pilny. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym do tego programu dzisiejszej sesji, do tego porządku dołożyć jeszcze jedną i zaproponować jeszcze jedną uchwałę w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec planów ewentualnego administracyjnego podziału województwa mazowieckiego. Uchwałę taką przygotowaliśmy, tak, zaraz przekażę wszystkim Państwu radnym, to jest prośbą o przegłosowanie tego, czyli do przyjęcia do w trakcie sesji wraz z uzasadnieniem, ale do uzasadnienia odniosłem się w swoim wystąpieniu, które będę miał, chodzi o informację pracy między sesjami. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś inne propozycje do zmian porządku obrad? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Zmiany, które zaproponował Pan Starosta Mariusz Bielik. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad zmiany polegającej na rozpatrzeniu w punkcie 8 jako podpunkt 9 projektu uchwały w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec planów ewentualnego administracyjnego podziału województwa mazowieckiego? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Dwie osoby. Szanowni Państwo, w głosowaniu uczestniczyło 31 radnych, głosów za oddano 19, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się do głosu. Stwierdzam, że Rada Powiatu przyjęła proponowaną zmianę porządku obrad. Człowiek też się przerusza. Państwo radni, szanowni goście, zważywszy na wynik przeprowadzonego przed chwilą głosowania, informuję, że w dniu dzisiejszym Rada Powiatu będzie obradowała według porządku obrad uwzględnionego z wprowadzoną przed chwilą zmianą. Punkt 1 i 2 porządku obrad uważam za zrealizowane. Punkt 3. Państwo radni, szanowni goście, przechodzimy do realizacji 3. punktu porządku obrad, który przewiduje powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
Proponuję, aby do składu osobowego tej komisji wybrani zostali następujący radni. Pan Bogdan Panaszczak i pan Józef Walecki. Czy pan Bogdan Panaszczak wyraża zgodę? Tak, wyrażam. Dziękuję. Czy pan Józef Walecki wyraża zgodę? Wyrażam. Dziękuję. Proszę jeszcze o podanie propozycji z sali. Dorobek Jarosław. Pan Dorobek Jarosław wyraża zgodę? Tak, wyrażam. Tak, dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem proponowanego składu osobowego komisji uchwał wniosków, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. W głosowaniu uczestniczyło 21 radnych. Głosów za oddano 21, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Stwierdzam, że Rada Powiatu powołała komisję uchwał wniosków w składzie pan Bogdan Banaszczak, pan Józef Walecki i pan Jarosław Dorosz. Członków komisji uchwał wniosków proszę o zajęcie wyznaczonego miejsca oraz wybór przewodniczącego komisji. Informuję, że przewodniczącym komisji uchwał wniosków został pan Jarosław Dorobek. Gratuluję panu przewodnictwa. Tej chwilowej funkcji. Państwo radni, szanowni goście, przystępujemy do realizacji 4 punktu porządku obrad, który przewiduje zgłaszanie postulatów i deklaracji zapytań. Państwa radnych proszę w tym punkcie porządku sesji zamierzających zabrać głos, aby treść wnoszonych spraw przekazali również w formie pisemnej. Proszę zgłaszali się do wypowiedzi. Widzę, że nie ma. Nic nie widzę. W takim razie punkt 4 uważam za zrealizowany ze względu, że nie ma zgłoszeń do interpelacji. Przystępujemy do punktu 5. Państwo radni, szanowni goście. W punkcie 5 porządku obrad przewidujemy sprawozdanie działalności zarządu powiatu w okresie międzysesyjnym. Uzupełnione o sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności jednostek organizacyjnych powiatu polskiego z tytułu należności pieniężnych, odroczeń terminu ich zapłaty oraz rozłożenia na raty w 2015 roku. Przypomnę, że sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności jednostek organizacyjnych powiatu polskiego pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Finansów. Zanim jednak przyjdziemy do dyskusji, o zabranie głosu poproszę pana starostę Mariusza Pięta. Wysoka Rado, jeśli chodzi o umorzenia i informacje w tym zakresie, one zostały już przekazywane na poszczególnych komisjach oraz zostały też przekazane w wersji elektronicznej i tą część pominę, chciałbym odnieść się do takich kilku informacji czy podsumowań tych ostatnich tygodni, które minęły między naszymi posiedzeniami. Szanowni Państwo, chciałbym najpierw powiedzieć o kilku projektach, które w tym czasie Powiat Płocki, Zarząd Ruchu Powiatu Płockiego przygotowywali, które już zostały złożone jako wnioski aplikacyjne albo do Regionalnego Programu Operacyjnego, albo do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. I zacznę tak od projektu, który złożyliśmy do tak zwanej ochrony bioróżnorodności. Jest to program złożony do Regionalnego Programu Operacyjnego, wniosek złożony do Regionalnego Programu Operacyjnego,
projekt złożony w partnerstwie z nadleśnictwem Łąk w zakresie szeroko rozumianych ochrony dóbr przyrodniczych, ale przede wszystkim tworzenia systemów, które te dobra chronią, jeśli chodzi o ruch turystyczny. Mam tutaj na myśli ciągi pieszo-jezdne, ścieżki rowerowe, spacerowe oraz różnego rodzaju tarasy widokowe, miejsca, w których można uprawiać turystykę, łącznie wykorzystując grunty właśnie lasów państwowych oraz nieruchomości Skarbu Państwa i powiatu włoskiego. Wniosek o wartości ponad 3 miliony, dokładnie 3 miliony 300 tysięcy złotych został złożony do końca 2015 roku. Wkład własny podzielony między nas, a proponowany wkład własny w momencie, gdy ten projekt zostanie pozytywnie oceniony, to jest 700 tysięcy złotych dzielony między partnerów. Kolejny pakiet wniosków, które za chwilę zostaną złożone, bo już są jakby przygotowane, natomiast taką informację jestem na pewno tutaj Państwu winny, to jest cały pakiet wniosków związanych z termomodernizacją i ograniczeniem emisji CO2 do środowiska, który za chwilę będzie złożony do mazowieckiej jednostki. Są to wnioski o wartości 4,5 miliona złotych, skierowane do wszystkich obiektów stanowiących własność samorządu powiatu, czyli ten budynek, w którym się znajdujemy, urząd pracy, wszystkie domy pomocy społecznej i jedna szkoła, szkoła w Wyszogrodzie, szkoła w Górach i w Gąbinie nie została ujęta w tym projekcie, ponieważ tam już zakres pracy został wcześniej wykonany tak, jaki byłby zbieżny z tym. Jakby w pigułce informacja, na czym to polega, termomodernizacja plus wymiana oświetlenia na energooszczędne i emitujące mniej szkodliwych substancji do środowiska. Kolejna informacja, którą również chciałem Państwu przekazać, to nasza aplikacja do programu rozwoju obszarów wiejskich. Złożyliśmy w sumie 9 projektów na 9 odcinków dróg na kwotę 3 miliony złotych. Wkład własny do tego projektu drugie 3 miliony złotych. Drogi zostały wytypowane w samorządach, które spełniały optymalnie kryteria dostępu, a najważniejszym kryterium była dochodowość gminy, tak zwany wskaźnik G, dochód podatkowy gminy jednego mieszkańca i tutaj tym się kierowaliśmy, a następnie wybieraliśmy te drogi, które mogą uzyskać już później poza samym samorządem największą ilość punktów, czyli miejsca publiczne, połączenia z drogami ewentualnie. To jest kolejna aplikacja. Chciałbym też, oczywiście w szczegółach to jest wszystko napisane w materiale, który został przekazany, więc ja tylko tak informacyjnie chciałbym o tym powiedzieć. Rozstrzygnięty został również Narodowy Program Budowy Dróg Lokalnych, jeśli chodzi o województwo mazowieckie. I no, taka dla nas bardzo dobra informacja. Jesteśmy ostatnim samorządem, który załapał się na dofinansowanie w ramach tego programu. Jest to droga położona na terenie gminy Bodzanów, a dokładnie droga między miejscowością administracyjną właśnie Bodzanów, a miejscowością Cieśle, krzyżująca się z drogą krajową nr 62. Tą ocenę mamy już pozytywną i czekamy teraz na uzyskanie promesy, w oparciu o którą rozpoczniemy już procedurę przetargową. Przygotowaliśmy również, już też aplikację złożyliśmy, 3 projekty edukacyjne dla szkół w Górach, w Wyszogrodzie i w Gąbinie. Te projekty skierowane są do wdrażania w dużej mierze dla osób dorosłych kursów kształcenia zawodowego, podnoszących kwalifikacje i później ułatwiających wejście na rynek pracy. W partnerstwie z samorządami gminnymi, mam tu na myśli samorządy Bodzanów, Mała Wieś, Nowe Dulinów, Słupno, Stara Biała, Staroziemy, Kulkowo, Wyszogród, został złożony wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na budowę systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi i ten projekt podlewa na kwotę 480 tysięcy złotych. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska taki nabór ogłosił i taką aplikację już przygotowaliśmy, biorąc pod uwagę doświadczenia tej ziemi, ziemi płockiej z lat poprzednich. Jest to element, który na pewno będzie bardzo znaczący, aby uniknąć w przyszłości tych trudnych sytuacji, chociażby związanych z powodzią. Chciałbym też w tym krótkim swoim sprawozdaniu podzielić się z Państwem informacją, że mamy już pozwolenie na budowę, dokładnie tak można powiedzieć, adaptację czy modernizację jednego z obiektów Domu Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie, przeznaczonego na siedzibę placówki opiekuńczo-wychowawczej
dla dzieci z tego terenu. Na wczoraj, na poniedziałkowym zarządzie została podjęta decyzja już o wszczęciu postępowania przetargowego na wybór wykonawcy, który taką adaptację wykona i naszym założeniem jest do 15 sierpnia, jakby, no może to tak brzydko zabrzmi, ale zapełnienie tej placówki dziećmi z tego terenu, tak aby od 1 września mogły rozpocząć edukację już w nowych szkołach i już w tym nowym domu mogły funkcjonować. Przypomnę tylko, że blisko 70 dzieci dzisiaj na terenie powiatu polskiego przebywa w różnego rodzaju domach zastępczych czy rodzinach zastępczych, więc jest to bardzo duża ilość, a ten dom, który my tworzymy, ta placówka będzie pierwsza na terenie powiatu polskiego, której będziemy właścicielem i którą będziemy wprowadzili. I jeszcze takich kilka informacji. Prowadzimy przez już ostatnie kilka miesięcy taki program, który można nazwać Koperta Życia, prowadzony przez Wydział Edukacji. Jest to, no może nie jest to jakiś bardzo górnolotny program, który wymaga niewielkiego zaangażowania, natomiast ma ogromne znaczenie, jeśli chodzi o jego beneficjentów i jakby no konsekwencje jego wdrożenia. Polega to na tym, że z osobami starszymi, z emerytami, ze związkami emerytów, rencistów kontaktujemy się i zachęcamy ich do włączenia się właśnie w taki ogólnopolski, krajowy program tej koperty życia, czyli takiej pigułki informacji, które każda osoba starsza, szczególnie te, które są samotne, wypełniają w określonym blankiecie, a później w takim standardzie, który został w ramach tego programu przyjęty, zafoliowaną kopertę z tą informacją trzymają w lodówce, a na lodówce naklejkę z informacją, że tam przy ewentualnym jakimś nieszczęściu czy problemie zdrowotnym, kiedy przyjedzie karetka, lekarz i tak dalej, tam znajduje się ta informacja, z której później lekarz może skorzystać, żeby łatwiej i szybciej postawić diagnozę w jakimś takim trudnym przypadku, w którym dana osoba się znajdzie. Odbyliśmy już szereg spotkań z różnymi kołami emerytów, rencistów, rozdystrybuowaliśmy bardzo dużo tych ostatnich dniach, chociażby na terenie gminy Słupno takie spotkanie się odbyło. I dlaczego o tym mówię? Bo cały czas jeszcze różne środowiska właśnie osób starszych, czy takich, które często zrzeszają się w różne grupy takie, powiedzmy, po to, żeby ten czas wspólnie inaczej spędzać, zgłaszają się do nas. I tutaj prośba też do wszystkich Państwa, jeśli w Waszym otoczeniu, w Waszych środowiskach są takie osoby, które jeszcze na przykład do tego programu nie przystąpiły, jest to oczywiście jest taka możliwość, wystarczy tylko tutaj sygnał do Pani Dyrektor Edukacji i my sukcesywnie dokupujemy, domawiamy kopert, bo one się bardzo szybko rozchodzą. Jest to takie rzeczywiście ciekawe przedsięwzięcie. Miasto Płock już ponad rok temu w to włączyło się, my od połowy ubiegłego roku i cały czas ta akcja trwa. Stąd tak informacyjnie chciałem o tym też tutaj Państwu radnym przekazać. Chciałem też Państwu przekazać informację, że Zarząd Powiatu Polskiego podjął takie działanie czy decyzję o tym, aby spróbować budować takie szersze forum dyskusji na temat problemów samorządowych. W związku z czym 12 lutego odbędzie się pierwszy konwent samorządów powiatu polskiego. Oczywiście zaproszeni są przedstawiciele wszystkich gmin, wójtowie, burmistrzowie, przedstawiciele samorządu powiatowego. Na pierwsze spotkanie zostali również zaproszeni marszałek województwa mazowieckiego, komendant miejski policji, dyrektor Muzeum Mazowieckiego. Będziemy omawiali różne sprawy, które związane są właśnie z rozwojem tego terenu, z różnymi problematykami. Będzie oczywiście też wiceprzewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i o sprawach samorządu. Także będziemy rozmawiali i jeśli ktoś byłby zainteresowany udziałem w takim konwencie, to również serdecznie zapraszamy. Chciałem też Państwa poinformować, że do 20 stycznia w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Płocku trwała kontrola Najwyższej Izby Kontroli, która analizowała przepływ jakby takiej zbieżności komunikacyjnej między samorządami a powiatem w zakresie planowania i gospodarowania przestrzennego oraz wydawania decyzji pozwolenia na budowę. W momencie zakończenia tej kontroli, dzisiaj już to wygląda tak, że Najwyższa Izba Kontroli nie, w momencie wyjścia z urzędu nie składa protokołu, który jest odczytywany, tylko odbywa się rozmowa, a taki protokół przychodzi już sporządzony razem z wnioskami, z kierunkami, jakie ewentualnie trzeba wdrożyć w terminie późniejszym, ale z rozmowy tej podsumowującej wynikało, że żadnych jakichś zastrzeżeń, które by budziły jakiekolwiek wątpliwości
nie ma, wręcz bardziej rozmawialiśmy o pewnych rekomendacjach, które by jeszcze ułatwiły czy przyspieszyły pewnego rodzaju sprawy prowadzone w tym wydziale, więc tak informacyjnie również tą wiedzę przekazuję, a później jak będziemy ten protokół mieli, oczywiście on również będzie informacja z niego przedstawiona Wysokiej Radzie. I żebyśmy się nie czuli w sposób taki, bym powiedział, pominięci przez najwyższą kontroli, to od dzisiaj zaczyna się nowa kontrola w Wydziale Bezpieczeństwa, a poddana kontroli będzie procedura, bardziej infrastruktura służąca ewakuacji i bezpieczeństwu mieszkańców powiatu polskiego jakby w konsekwencji różnych wydarzeń, jakie mogą mieć związek z Orlenem, z całą infrastrukturą Orlenu. I na koniec, Szanowni Państwo, do czego się chciałem odnieść, wprowadzając dodatkową uchwałę, czyli, Szanowni Państwo, ewentualne jakby dyskusje na temat, czy powiedzmy pomysły na temat podziału województwa mazowieckiego na dwa odrębne województwa. W ubiegłym tygodniu również do Państwa wszystkich radnych zostało wysłane zaproszenie, odbyła się konferencja w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej w tej sprawie. Wielu jakby autorytetów, jeśli chodzi o rozwój regionalny, przedstawiało tam swoje analizy. Te analizy udało nam się dopiero wczoraj zdobyć już w wersji takiej multimedialnej, więc jeśli jeszcze nie dotarły do Państwa na maile, to na pewno ci ich dotrą, jakby takich konsekwencji tego podziału. I Szanowni Państwo, nie tylko po tym spotkaniu, ale również już przed tym byliśmy, przynajmniej jako zarząd, bo taką uchwałę również podjęliśmy, przeciwni takim rozwiązaniom, których jako mieszkańcy powiatu płockiego, nie znając jeszcze tych konfiguracji, ale biorąc pod uwagę te przemyślenia i te rekomendacje, które gdzieś można sprawdzić w szeroko rozumianej tutaj przestrzeni publicznej, spowodowałyby, że stalibyśmy się najbiedniejszym województwem Rzeczypospolitej Polskiej. 88% dochodu podatkowego województwa mazowieckiego wytwarza Warszawa i tzw. Wianuszek, czyli powiat Ościen. Pozostałe 12% to dochód podatkowy, który generuje reszta województwa mazowieckiego. I oczywiście pewnie propozycje byłyby różne, ale niemniej jednak my dzisiaj jesteśmy przeciwni takim rozwiązaniu, gdzie mielibyśmy być tylko i wyłącznie traktowani jako biorcy gdzieś tam tej dóbr finansowych z drugiego rzędu. Wręcz powiem jeszcze jakby od innej strony tutaj nasze przemyślenia i rekomendacje. Szanowni Państwo, żyjemy dzisiaj w czasach globalizacji, takich, że w ciągu 2 godzin od wyjścia z tego budynku jesteśmy w stanie niemalże znaleźć się, nie wiem, w Madrycie, w Lizbonie, w Rzymie. Takie mamy tempo dzisiaj komunikacyjne, poruszania się i tak dalej. W telefonie mamy dostęp do całego świata. Jakby ta globalizacja pokazuje, że my powinniśmy się jeszcze bardziej scalać, a nie dzielić. I uważamy, że dzisiaj jako mieszkańcy tego powiatu powinniśmy też patrzeć na funkcjonowanie w tym województwie w kategoriach takich, że my powinniśmy czerpać z tej Warszawy, a nie się od niej odwracać. Dlaczego? Bo to wielka wartość, że mamy w swoim województwie stolicę i utrata bezpośredniego kontaktu z tą stolicą spowoduje, że będziemy, być może, nie mogli z tych dóbr korzystać, a komunikacja pozwala na to, żeby jednak Warszawa i rynek warszawski traktować jako też znaczący dla nas rynek pracy. Skoro wiele wyrzeczeń też również ponosimy, bo na przykład nasz superregion na pewno nie będzie mógł konkurować z rozwojem, jakby ze znaczeniem lokalizacyjnym, inwestycyjnym, finansowym Warszawy, to też nie powinniśmy się na to obrażać i robić wszystkiego w tym kierunku, aby ze stolicą konkurować. Trzeba żyć w synergii. Dzisiaj dojechać 100 km to naprawdę nie jest wielka filozofia, a wręcz przeciwnie, powinniśmy promować takie działania. Na tej konferencji ku mojemu trochę zdziwieniu i wystąpiła pani prezydent miasta stołecznego Warszawy, pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, która pewnie do tej pory jeszcze tego nigdy nie mówiła w głośny sposób, ale tam to powiedziała, że Warszawa nie wyobraża sobie funkcjonowania bez pracowników spoza Warszawy. Oni po prostu nie są w stanie sami obsłużyć swoich potrzeb, problemów i ten rynek pracy, on musi być otwarty przede wszystkim na mieszkańców właśnie tych pozostałych części województwa. Dlatego też, Szanowni Państwo, uważam,
ja taką rekomendację podziela też zarząd powiatu w Płocku, że powinniśmy robić wszystko, aby dzisiaj nadal wspólnie funkcjonować i wykorzystywać wspólne te dobra na rzecz rozwoju naszych mieszkańców, na rzecz jakości życia. To też ma, myślę, w dużej mierze znaczenie dla naszego poziomu bezrobocia. Szanowni Państwo, zrobiłem sobie tak dla porównania też taką informację, tego akurat nie przesłałem w procentach, ale udostępnię tą informację. Na dzień 15 stycznia 2015 roku nasze bezrobocie wynosiło w powiecie płockim 19,9%, a liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych była 7610. Na dzień 15 stycznia 2016 ta liczba spadła o ponad 1104 osoby, wynosi dzisiaj 17,3%. Oczywiście do wartości tej, którą mamy dzisiaj w kraju, czyli 1% bezrobocie, 9,3 albo 6, jeszcze nam daleko, ale działania i przedsięwzięcia, jakie chcemy dalej podejmować, w mojej ocenie doprowadzą do tego, że otwierając się szerzej na ten rynek pracy, podejmując pewne działania, które już dzisiaj mamy mocno gdzieś tam zaplanowane, jak na przykład współpraca z Warmińską, Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną, będzie to bezrobocie jeszcze minimalizowane. To jeszcze nie było przedmiotem obrad ani Państwa radnych, ani do końca zarządu, ale już jest przedmiotem pracy analitycznej. Chcemy w oparciu o Urząd Pracy i Zasoby Powiatu oraz ekspertów zewnętrznych opracować wieloletnią strategię jakby takiego ruchów, jeśli chodzi o rynek pracy w subregionie płockim, ale i w województwie mazowieckim. Ruchów polegających na tym, żeby określić, jakie kierunki kształcenia są perspektywiczne. Nie mówimy tutaj tylko o kierunkach wyższych, ale przede wszystkim tych zawodowych. Jak edukować, żeby nie edukować bezrobotnych? I jak funkcjonować jako urząd pracy, żeby tylko nie finansować czasowego zatrudnienia, ale wykształcić na nowo i wypuścić na rynek takich ludzi, którzy już zostaną. Szanowni Państwo, na 100% wpływających do nas ofert pracy z tak zwanego rynku, około tylko 30% jest zagospodarowane przez bezrobotnych. Te 70% to są ludzie, którzy nie spełniają oczekiwań tego rynku pracy, szczególnie w zakresie wykształcenia i dalej w zakresie doświadczenia. I tu powinniśmy największy nacisk położyć. I dzisiaj, gdy spróbujemy to wszystko poukładać właśnie w takim kierunku, otwierając się właśnie na te możliwości no, jednak i szerszego rynku pracy, jakim jest Warszawa i jej otoczenie, jesteśmy w stanie rzeczywiście bardzo realnie wpłynąć na to, aby ten wskaźnik obniżył się. I żeby te moje słowa nie były gołosłowne takie i nie podparte przykładami, to chcę Państwu podać przykład chociażby miasta i gminy Wyszowy, która jest najdalej wysunięta, jeśli chodzi o kierunek warszawski i dzisiaj ma najniższy poziom bezrobocia w powiecie płockim. Na terenie gminy miasta Przewód jest 206 osób bezrobotnych. I tam jest jednocyfrowy właśnie wskaźnik bezrobocia. Dlaczego? Bo gro ludzi, która nie mogła znaleźć pracy na miejscu, pracuje w otoczeniu właśnie tego wieniuszka. To już jest powiat Sochaczewski, Żyrardowski, Nowodworski. To nie jest daleko, ale właśnie to pokazuje, na czym to ma polegać. Dlatego też, Szanowni Państwo, moja gorąca prośba i rekomendacja o wsparcie tego. Tu nie ma w grę, w naszej intencji nie wchodzi żadna polityka. Tylko i wyłącznie logika i patrzenie na rozwój regionalny. Ja, Szanowni Państwo, w tym, co powiedziałem, że się nie odniosłem do jednej rzeczy, a mianowicie do wykorzystania środków europejskich. Nie na darmo przeczytałem te projekty, które złożyliśmy i te aplikacje. Przecież to jest kilkanaście milionów złotych, o które walczymy. Czy wywalczymy? Nie wiem, bo może te projekty będą lepsze, może gorsze, ale część na pewno przejdzie. I drodzy Państwo, zmiany administracyjne to z automatu negocjacje nowej umowy współpracy z Unią Europejską, z Komisją i jak nie odwleczenie się tego momentu, w którym będziemy mogli wydobywać pieniądze po jakiś tam określony czas, nie wiem, eksperci mówią, że co najmniej 2 lata, to być może nawet częściowo utrata tych środków, bo Unia Europejska ma dzisiaj swoje problemy i też musi je z czegoś finansować. Dlatego też, Szanowni Państwo, tak w woli uzasadnienia ta może moja trochę przydługa wypowiedź, ale myślę, że istotnie bardzo ważna w kwestii w ogóle planowania przyszłości. To tyle z mojej strony. Pozostaję do dyspozycji, jeśli będą jakieś pytania. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, czy w odniesieniu do przedłożonego sprawozdania Państwo radni mają uwagi, pytania do Pana Starosty? Proszę bardzo. Pan Jarosław Dąbrowski.
Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Wysoka Rada, Szanowni Goście. Ja chciałbym się odnieść do słów Pana Starosty odnośnie wyrażenia sprzeciwu wobec tej sanacji, czy rozłamu, czy jak to tam nie nazwiemy, tak? Powiem tak, co do zasady, to ja się zgadzam, no bo to nie jest ten moment, mówię ja osobiście, jako ktoś, kto zarządzał przez ileś tam lat sam w gminie, w jednej z gmin, dzisiaj jest radnym powiatu. Wiem, że to pewnie nie jest dobry moment na sanację, ale z drugiej strony, czy my w taki jednoznaczny sposób, tak jak to jest napisane w tej uchwale, mamy pisać o tym, że my absolutnie bezwzględnie jesteśmy przeciw. Bo o co mi chodzi? Do czego zmierzam? Myślę, że jak przeanalizujemy środki unijne rozdysponowane w województwie mazowieckim, w tak sposób ogólny, tak? No to jednak ta Warszawa dzisiaj jako stolica Polski, no to wysysa praktycznie każdą wartość, czy to intelektualną, czy choćby tą siłę roboczą, czy cokolwiek innego. I może przy okazji, ja bym tak to widział, żebyśmy też może zamanifestowali w jakiś sposób. Oczywiście, no zgadzam się, mówię z tym, że to nie jest moment na odłączenie, ale czy nie powinniśmy zamanifestować tego, że może to jest okazja, żeby jednak inaczej przyjrzeć się tym środkom. No bo czy to tak naprawdę jesteśmy zadowoleni? Ile tych pieniędzy przyjdzie tutaj do nas, tak? To są, no to co Pan Sarota przydał fajnie, no ale to tak, no mówi się, to jest kilka milionów złotych, tak? Na te 700 km, które my tu potrzebujemy, te potrzeby nasze są większe, nie tylko w drogach, ale w każdym innym momencie. Jak się jeździ po Warszawie, to tam praktycznie rzecz biorąc widać no miliardowe inwestycje, nie milionowe, tylko miliardowe. I to, że oni no 82% czy 8, tak? 88% rzeczywiście do tego budżetu naszego wspólnego wkładają, czy to z CIT-u, czy to z PIT-u, okej. Okay. Ale my nie mamy takiej szansy, a może powinniśmy mieć wewnętrznie, jak te regiony wschodnie, że jest specjalny program dla ściany wschodniej, tak? Oni mają swoje projekty, dzięki temu się mogą rozwijać. A my tak naprawdę, no to pokazuje, tak? Jak jesteśmy biedni, żebyśmy dzisiaj byli najbiedniejsi, a mimo wszystko wewnętrznie, no nie jesteśmy moim zdaniem właściwie potraktowani. Więc ja bym apelował o to, że może żeby to trochę przeredagować, nie wiem, czy dodatkowo coś napisać, bo może to jest ten moment, żebyśmy też zawalczyli przy okazji no, większe środki dla nas. Dziękuję bardzo. Dziękuję za wypowiedź. Czy są jeszcze jakieś inne wypowiedzi? Nie widzę. Ja rozumiem, że pan Jarosław Dorobek stawia taki wniosek do uchwały. No to był wniosek, ale ja sam tego nie zredaguję, tak? No najpierw to no, wnioskodawca musiałby się określić, czy chciałby, tak, żeby coś takiego zawrzeć, no wtedy ewentualnie mogliśmy coś z tym zrobić. Bo pyta pan przewodniczący, czy to jakby w tym momencie, tak? Tak. No jeśli można, bo tym poprosił, tak? No może jakieś przegłosowanie, czy żebyśmy coś zmieniali w tej uchwale, czy nie, czy ją pozostawiamy w takiej formie, jak jest. A może komisja wypracuje jakiś wniosek, komisja uchwał wniosków w tej chwili i w dalszej części sesji odczytamy i przy tej uchwale po prostu zaproponujemy. Jeszcze paragraf oczywiście. Tak? Taka propozycja wchodzi w grę? Tak, wchodzi. Dobrze, dziękuję. Proszę bardzo, pan Panaszczak. Panie Przewodniczący, a może byśmy zrobili to w ten sposób, ponieważ ja uważam, że ta uchwała ma raczej charakter intencyjny i w tej kwestii, o której tutaj Pan Radny Dorobek wspominał, może uważam, że to jest dość istotna sprawa, ale może by przygotować po prostu odrębną uchwałę i przegłosować ją powiedzmy na następnej sesji jako odrębną uchwałę dotyczącą finansów. A dzisiaj traktuję tą uchwałę, którą tutaj Pan Starosta przedstawia, jako uchwałę intencyjną dotyczącą samego podziału, prawda? Natomiast jeżeli chodzi o te środki finansowe, to jest element składowy jakby całej tej układanki, na który uważam, że można rzeczywiście poświęcić więcej czasu i doprecyzować. I nie sądzę, żebyśmy byli w stanie dzisiaj podczas tej sesji jakby merytorycznie tak
do tego tematu się odnieść. Dlatego ja bym proponował, żeby to zrobić w oddzielnej uchwale. Dziękuję bardzo. Ja rozumiem, że tak, padł wniosek pana Jarosława Dorobka, żeby to na dzisiejszej sesji wprowadzić i wniosek pana Bogdana Manaszczaka, żeby przyjąć uchwałę zaproponowaną, natomiast doprecyzować na następnej sesji kwestie finansowe Mazowsza. Czy mam to głosować jako dwa oddzielne wnioski, czy panowie ustalicie stanowisko? Jeśli ja mógłbym się odnieść, bo wydaje mi się, że jeżeli, że najlepiej by było, gdyby to było zawarte w jednej uchwale, tak? Ale przychylam się z kolei do tego, że też no, trudno, żebyśmy już 10 minut coś tam zrobili. Ale nie wiem, na ile ta uchwała jest pilna, że musimy ją rzeczywiście dzisiaj głosować, czy nie mogliśmy przełożyć tego na następną sesję, tak? No bo czy to się rzeczywiście już coś zadzieje w ciągu tego miesiąca, czy nie? To taka, że tak powiem, trzecia propozycja. Pojawią, tak? Czy dzisiaj... Rozumiem. Ja z tego, co się orientuję, to raczej to jest uchwała pilna, bo chodzi o wsparcie, żeby powiat płocki też nie był na samym końcu, nie? Bo to wizerunkowo też wygląda inaczej. Natomiast no, prosiłbym o przemyślenie i zaproponowanie rozwiązania. Czy dajemy jako dwa wnioski? Czy głosujemy dzisiaj, a następnie, a przygotowujemy uchwałę następną na następną sesję? Może mądrzej ją wypracujemy, tą uchwałę. To tak, ja się zgadzam z tym, co tutaj pan radny Dorobek zaproponował. Tym, że to rzeczywiście zaproponować rozwiązanie, które będzie takie oparte pewnymi jakby podsumowaniami wykorzystania rzeczywiście transferowania tych środków między samorząd miasta stołecznego, a na przykład tutaj pewien subregion polski. Ale to ja rozumiem, że na dzisiejszej sesji odkładamy tą uchwałę, czy przyjmujemy intencyjną? Nie, to znaczy bo ona jest jakby intencyjna. Intencyjna, a następną uchwałę na następnej sesji przygotowujemy, puszczamy przez komisję odnośnie pewnych rozwiązań, przepływu alokacji środków, tak? To ja w takim razie przychylam się tutaj do wniosku kolegi. Niech to będzie w tej formule. Bardzo dziękuję. To w takim razie głosowanie nie jest konieczne. Proszę Pani Anna, jak mogę? Ja jeszcze w tej samej kwestii. Myśmy byli na spotkaniu w Senii, gdzie była przedstawiona prezentacja i debata na ten temat. I myślę, że to, co Pan Dorobek przedstawił, jest już rozważane, ponieważ plany dotyczące podziału naszego województwa po 2020 roku są już sprecyzowane i wtedy mówimy o podziale na dwie jednostki, tak, żeby zmieniły się zasady finansowania. I chyba na tą chwilę te zmiany nie są możliwe. Z tego względu, że pewne umowy, które zawarte zostały już z Unią Europejską dotyczące środków, są już w trakcie realizacji i chyba jest to zbyt późno, żeby w tej chwili dokonywać takich zmian. A o zmianach dotyczących następnych umów i zasad podziału już w Urzędzie Marszałkowskim mówiono i planowano. No, to jest moje zdanie na ten temat. Dziękuję. Wynika z tej dyskusji, że jesteśmy za tym, żeby tą uchwałę, którą dzisiaj mamy poddano do głosowania, przegłosowali, natomiast na następną sesję pochylili się nad dalszymi rozważaniami na temat no, pewnych rozwiązań finansowych i alokacji środków z Warszawy. Czy co do takiego rozwiązania mamy zgodność? Proszę o przegłosowanie. To znaczy, jeszcze raz powtarzam. Przegłosowujemy tę uchwałę intencyjną dzisiaj, natomiast my ustawiamy sprawy na następną sesję na wniosek pana Jarosława Dorobka, który może być nawet wiodącym tego wniosku, tej uchwały, na następnej sesji po prostu wprowadzamy na następną sesję taki punkt. Kto jest za takim rozwiązaniem? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Dwie osoby. A 21 radnych, 19 było za, dwie osoby się wstrzymało, przeciwnych nie było. Dobrze, Szanowni Państwo, stwierdzam, że Rada Powiatu przyjęła do aprobującej wiadomości sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym, rozszerzone o sprawozdanie z dokonanych umorzeń, należności organizacyjnych powiatu, podczas z tytułu należności pieniężnych, odroczeń terminu ich zapłaty
oraz rozłożenia na Rady w 2015 roku. Państwo radni, szanowni goście, punkt 6 porządku obrad przewiduje sprawozdanie działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2019 rok. Przypomnę, że przedłożony w tym zakresie materiał informacyjny pozytywnie zaopiniowały Komisja do Spraw Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Komisja Rewizyjna. Odnośnie tego sprawozdania, które Państwo mieli na komisjach, są ewentualne jakieś wypowiedzi? Mają Państwo jakieś pytania, uwagi? Nie widzę. Wszystko jest jasne. W związku z tym, że nie ma dyskusji nad tym punktem, Rada Powiatu przyjęła do aprobującej wiadomości sprawozdanie starosty polskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2015 rok. Państwo radni, szanowni goście, przystępujemy do realizacji 7 punktu porządku obrad, który przewiduje zapoznanie się z informacją o stanie środowiska na obszarze województwa mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem powiatu puckiego. Wprowadzenie tej problematyki do porządku dzisiejszych obrad wiąże się z wnioskiem Komisji Rozwoju i Gospodarki Zasobami Powiatu, która na swoim grudniowym posiedzeniu wystąpiła do zarządu powiatu o pozyskanie informacji na temat wyników ilościowych i jakościowych emitowanych substancji i ich wpływu na środowisko na przestrzeni ostatniego roku w PKN Orlen. W wyniku podjętych przez zarząd powiatu działań za chwilę będziemy mieli możliwość wysłuchania specjalistów w dziedzinie monitorowania stanu środowiska, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. W związku z tym o wypowiedź poproszę kierownika polskiej delegatury WIOŚ, pana Andrzeja Hasen. Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Szanowni Państwo. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą sesję. Zawsze z przyjemnością do Państwa tutaj przychodzę ze względu na podejście merytoryczne do zagadnień i na możliwość wysłuchania również Państwa zdania na ten temat.
Trochę późno się dowiedziałem o tej sesji i trochę mało czasu miałem na przygotowanie w odpowiedni sposób materiałów, ale myślę, że ponieważ mamy aktualne wszystkie dane i to z listopada, i ja uzupełniłem to jeszcze o pewną analizę i tu Państwu przedstawię dosyć dokładnie te kwestie. Natomiast no, chciałbym prosić o zrozumienie, że sam pozwoliłem sobie pewne sprawy porządkować i przedstawię dzisiaj Państwu niestety, ale tylko jedną część tych zagadnień, ponieważ w trakcie przygotowywania materiału na dzisiejsze spotkanie okazało się, że tak, że to będzie tak dużo i tak dokładnie, że gdybym przedstawił wszystko Państwu, to by Państwa po prostu zamęczyła i sam bym pewno nie wytrzymał tego. Ja skoncentruję się na stanie powietrza, bo to jest najważniejsze, bo jak sądzę, o to Państwu głównie chodzi. I ja pozostawię tutaj, już jest wczytany w komputer cały materiał, cała prezentacja, to jest ponad 100 slajdów i to Państwo będziecie mogli dowolnie z tego skorzystać, bo wszystko to pozostaje. Ja przedstawię natomiast tylko część ochrony powietrza, ale i tak zajmie mi to dosyć dużo czasu. Ja będę starał się trochę streszczać, ale jeżeli przy niektórych slajdach się trochę zatrzymam, to z góry przepraszam, proszę o wyrozumiałość. No, chciałbym to bardzo dokładnie i bardzo rzeczowo Państwu przedstawić, choćby dlatego, że szczególnie w ostatnim okresie czasu sporo nieporozumień na ten temat jest i my też dostajemy interwencje. Między innymi ten bliski komin, ta grupa Werta słynna z PKN Orlen, który wielu mieszkańców przeraża, a który jest dla nas doskonale znany i to wszystko chciałbym Państwu dzisiaj przedstawić. Na początek. Na początek krótka informacja dotycząca Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Czym jest? Państwo to oczywiście wiecie, ale to jest takie przypomnienie. Dwa podstawowe zagadnienia, bardzo istotne, dotyczące tych zagadnień, że Wojewódzki Inspektorat bada stan środowiska w ramach programu Państwowego Monitoringu Środowiska oraz kontroluje przestrzeganie przepisów prawa ochrony środowiska, w tym przeciwdziała awariom, a właściwie to powinno się nawet odwrócić, bo najistotniejsza jest kontrola, którą prowadzimy wśród wszystkich podmiotów z całego terenu działania. No, my jesteśmy delegaturą, ale to należy traktować również nie jako filię czy oddział zamiejscowy, tylko jako integralną część Wojewódzkiego Inspektoratu. Decyzje kierownika delegatury są na równi ważne jak decyzja Wojewódzkiego Inspektora. Organem odwoławczym od tego jest główny inspektor, także nie Wojewódzki Inspektor, tylko główny inspektor. No i taka informacja, że na terenie województwa zadania inspekcji wykonuje wojewoda przy pomocy Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska jako kierownika Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska wchodzącej w skład Zespolonej Administracji Wojewódzkiej. To jest krótka informacja odnośnie monitoringu. Państwowy monitoring środowiska realizowany jest przez pomiary jakości środowiska, oceny i prognozy. I to jest wszystko w ramach działania Inspekcji Ochrony Środowiska. Inspekcja Ochrony Środowiska koordynuje wszystkie zagadnienia związane z monitoringiem i w wielu przypadkach sama prowadzi, ale nie tylko. Korzystamy również z pomocy innych organów, organizacji. No, na terenie na przykład Płocka są dwie stacje monitoringu powietrza, obie równorzędne, jedna należy właśnie do nas, do Wojewódzkiego Inspektora, a druga jest przynależna i obsługiwana przez PKN Orlen i będę się powoływał na obie stacje i
również będę koordynował, co Państwo będziecie mogli obejrzeć. No, monitoring to jest monitoring jakości powietrza, jakości wód powierzchniowych, hałasu, pól elektromagnetycznych i również WIOŚ monitoruje wdrożenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, przy czym monitoruje, a nie nadzoruje. To są dwie różne sprawy, w związku z tym za efekt oczywiście wojewódzki inspektor nie może odpowiadać. Przedstawiam Państwu nasze opracowania, z którymi na pewno Państwo się spotkali, ponieważ co roku opracowujemy taki raport stanu środowiska w województwie mazowieckim i tu mamy trzy ostatnie, kolejne z 12 roku, 13 i najbardziej aktualny z listopada 14 roku. Tutaj dzisiaj miałem okazję i panu przewodniczącemu, i panu staroście to wręczyć, i pani dyrektor. Gdybyście Państwo chcieli z tego skorzystać, to możecie z naszych stron internetowych w każdej chwili każdą część tych opracowań sobie ściągnąć. Również w całości, bo te dwa pierwsze to nie były publikowane, ale były w formie elektronicznej i to są obszerne materiały, około 200-stronicowe. To ostatnie opracowanie jest trochę węższe, ale ze względów oszczędnościowych to zrobiliśmy. A poza tym te kwestie się właściwie powtarzają, czyli stan środowiska nie zmienia się z dnia na dzień, z roku na rok. Tu przedstawiamy Państwu nasze takie też sztandarowe opracowanie dotyczące stanu czystości powietrza. To również co roku jest opracowywane, tylko w innym układzie, ponieważ już wcześniej dysponujemy tymi danymi i na przełomie gdzieś marca, kwietnia, do góra, w maju takie opracowanie dotyczące rocznej oceny jakości powietrza w samym województwie mazowieckim się ukazuje i to również prezentujemy na naszych stronach internetowych i również każdy z Państwa może w każdej chwili z tego skorzystać. Dodatkowo jeszcze co 5 lat opracowujemy zbiorcze takie zestawienia, takie informacje dotyczące zmian w zakresie czystości powietrza w województwie mazowieckim. Jesteśmy również dumni z takich innych opracowań typu ulotek, to jest w skondensowanej formie przedstawiana informacja dla kogoś, kto nie ma czasu albo chciałby w ogólnych zarysach poznać ten problem. Przepraszam, ja nie wyłączyłem telefonu celowo. Ja powiem dlaczego, ale teraz muszę to zrobić. Przepraszam, to powiem Państwu teraz, dlaczego nie wyłączyłem telefonu, bo muszę przeprosić, tak bez uśmiechu, to uczyniłem. Ale ja miałem wczytaną właśnie aplikację dotyczącą stanu jakości powietrza w Polsce, która jest opracowana przez Główny Inspektorat i chciałem Państwu zademonstrować, jak z tego skorzystać. I chciałem w odpowiednim momencie, no ale teraz jak już mnie to wywołało do tablicy, to powiem Państwu tak. Każdy z Państwa, jeżeli dysponuje smartfonem, a najlepiej systemem operacyjnym Android, może w każdej chwili, nawet teraz, ściągnąć tę aplikację. To jest aplikacja Głównego Inspektora. W najbliższym czasie będzie również na inne systemy operacyjne. Miała być jeszcze w styczniu. Natomiast na Androida już działa. Czyli każdy z Państwa może tę aplikację ściągnąć i w każdej chwili korzystać. Czyli może sprawdzić, jaki jest stan zanieczyszczenia powietrza w każdej dowolnej stacji w Polsce. W każdej dowolnej stacji w Polsce. To jest w takiej bardzo przystępnej formie, bo są wartości liczbowe, również w kolorach podane. Bardzo Państwa namawiam na skorzystanie z tego. To jest jakość powietrza w Polsce.
jakość powietrza w Polsce i można nawet przez tubę ściągnąć na głos i to ta aplikacja bardzo szybko, sprawnie wchodzi. Tam są aktualności na temat tym, czym zajmuje się główny inspektorat. Tam są wszystkie zagadnienia związane z powietrza. Tam są również ostrzeżenia i tak dalej, i tak dalej. Wszystko tam Państwo znajdzie się w bardzo przystępnej formie. Wracam do tych ulotek, które przygotowujemy. Także jeżeli ktoś z Państwa nie ma chęci rozszerzania, pogłębiania tych wiadomości, to może na bieżąco z tego skorzystać. To również można ściągnąć z naszych stron internetowych. I to są te ulotki, które tutaj u Pana Przewodniczącego leżą, żeby ktoś był zainteresowany, a Pan Przewodniczący podzieli się z Państwem. To bardzo proszę, gdyby ktoś jeszcze był, gdyby zabrakło, a ktoś był jeszcze bardziej zainteresowany, to proszę się do mnie zwrócić. Tu zwracam uwagę na te dwie ostatnie ulotki, które dotyczą ozonu, tak zwany ozon dobry i ozon zły. No bo przyzwyczailiśmy się do tego, że my pragniemy, żeby ta warstwa ozonowa była jak najgrubsza, żeby nie było tej dziury ozonowej, żeby to promieniowanie ultrafioletowe nas nie zabijało. I to jest ten ozon dobry, którego my chcemy, żeby on był, ten stratosferyczny, ale również na wysokości naszego funkcjonowania, działania jest również inny ozon, który też tutaj występuje, ale ten ozon bezpośrednio oddziaływuje na nasze organizmy. To jest tak zwany ozon zły i w tych ulotkach między innymi możecie Państwo to przeczytać. Wyprodukowaliśmy również innego rodzaju ulotki dotyczące odpadów. Ta po prawej stronie to jest w formie zakładki do książki. To są te informacje, które dotyczą problemu odpadów i jak należy postępować z odpadami. I następne ulotki dotyczące wód płynących. To są te wody Mazowsza i jeziora Mazowsza. To zawsze powtarzam i właściwie ale, bo tylko w 10 województwach są jeziora. Do tych województw należy również województwo mazowieckie, ale tylko w 3 powiatach na terenie województwa mazowieckiego są jeziora. I to te 3 powiaty, które należą do naszej delegatury, w sensie terytorium działania, czyli powiat płocki, powiat kostyniński i sierpeński. No i jesteśmy dumni również z innego rodzaju ulotek dotyczących rolnictwa. To jest poza naszym zakresem działania, a szczególnie jesteśmy dumni z tej ulotki, która jest tutaj tak, z takimi ogniami, bijemy na alarm, a to dotyczy nie wypalaj traw. To mówię to po to, że to jest jako przykład działań edukacyjnych, nieskutecznych niestety działań edukacyjnych, bo co roku na ten temat mówimy, co roku wypuszczamy te ulotki i co roku prosimy społeczeństwa o to, żeby tego nie czyniło, a i tak te trawy się wypala. No i teraz przechodzimy do zasadniczych spraw dotyczących stanu czystości naszego powietrza. Ja tutaj przy niektórych slajdach dłużej się zatrzymam, inne, no ponieważ są dosyć proste, to tak tylko przelecę, pokazując Państwu. No ten pierwszy to należy właśnie do tego rodzaju przykładów. To są przykłady stacji naszych monitoringu na terenie województwa mazowieckiego. Tak one wyglądają, niepokaźnie i nieefektownie, z brzydkimi takimi wysokimi kratami do 3-3,5 metra nawet sięgającymi, no ale zabezpieczamy to, co się w tych kontenerach znajduje, ponieważ tam mamy bardzo drogie wyposażenie, które tu przedstawiamy na tym slajdzie. Na slajdzie po lewej stronie, właśnie na tym stelażu umieszczona jest aparatura, która wykonuje automatyczne analizy różnych substancji w środku. To jest drugie jakby zdjęcie dołączone. To są gazy kalibracyjne, które wykorzystujemy na tych stacjach po to, żeby sprawdzać funkcjonowanie tej aparatury. Po prawej stronie jest stacja meteorologii.
techniczna i fragment biurka, na którym tam jest komputer i te bieżące informacje przetwarzane są jeszcze w tym miejscu. To jest lokalizacja naszych stacji i automatycznych, i manualnych na całym terenie województwa mazowieckiego. Na naszym terenie w Płocku są dwie stacje oznakowane tutaj Płock Reja i Płock Gimnazjum. To jest Płock Gimnazjum to w skrócie, a tu chodzi o ulicę Królowej Jadwigi. Najbliższa potem jest na granicy Karpinowskiego Parku Narodowego i Żyrardowie, to też do nas w sensie Płocka należy, bo ten teren również my kontrolujemy i my obejmujemy jakby nadzorem. Te stacje, które są w innych kolorach poza czerwonym, to są te, których lokalizacja jest zmieniana, ponieważ po pewnym okresie czasu okazuje się, że w niektórych miejscach nie ma potrzeby dalej trzymać tę stację, a następuje potrzeba w innych miejscach, gdzie trzeba przenieść, ponieważ to wynika z jakichś informacji, czy powstał jakiś zakład, czy jakaś informacja, że tam następuje skażenie powietrza. Przepraszam, mogę pytanie tak na gorąco zadać? Bardzo proszę. Jaki jest, chciałbym poznać sens utrzymywania dwóch stacji na terenie miasta Płocka i później w okolicy, jak Pan mówi, gdzieś tam przy Kampinosie, a później Włocławek. Lokalizacja tych stacji jest przeprowadzona przez cały zespół i naukowców, i praktyków, i tych, którzy dowodzą tym wszystkim w Głównym Inspektoracie. U nas w Płocku rzeczywiście mogłaby wystarczyć jedna, ale Płock jest takim szczególnym miastem w województwie mazowieckim. No i przez istnienie PKN-u Orlen występują dwie stacje, tak jak mówiłem, jedna do nas przynależna, a druga jest obsługiwana przez PKN Orlen. No można by było dyskutować, czy... Nie chodzi konkretnie o to, jak zbadać tą różnicę powietrza, nie wiem, 30 km od Płocka, a w Płocku, tak? No bo dzisiaj tak trudno z czegoś ten wniosek wyciągnąć, no bo jak rozumiem, jak w Płocku jest, to mierzy konkretnie w Płocku, tak? Te parametry gdzieś tam, tak, które mierzycie, tak? Tak, przeszedłem do tego slajdu i ten slajd teraz nie wyjaśnia. Ponieważ nigdy nie występuje ocena punktowa. Te wszystkie dane, którymi my dysponujemy, a mamy w systemie ciągłym przez cały rok non-stop uzyskujemy te informacje, następnie one ulegają przetworzeniu. Ten cały system jest modelowany. To akurat jest czynione w Warszawie i to mi trudno się ustosunkować w szczegółach. Natomiast robią to fachowcy, którzy określają potem te stężenia na podstawie tych punktowych pomiarów, gdzie i w zależności od różnych źródeł zanieczyszczeń, gdzie występuje dana wartość. I stąd ocena stanu czystości powietrza nigdy nie jest punktowa, tylko dzieje się w tak zwanych strefach. I tu właśnie przedstawiamy strefy. Jest dwie strefy w zależności od miast powyżej 100 tysięcy, to jest Płock i Radom. Jest duża aglomeracja warszawska powyżej 1,5 miliona mieszkańców i pozostała strefa. To jest strefa mazowiecka i te wartości, które odnoszą się na przykład do całej strefy mazowieckiej, to wynika z modelowania. Ale również to, co jest w Płocku, ponieważ w wielu przypadkach, nawet jeżeli chodzi o stężenie pyłu, u nas nie występowało przekroczenie, ale nasza strefa płocka była zakwalifikowana do strefy C, czyli do tej z przekroczeniami. Mimo że de facto pomiary tego nie wykazały. I po prawej stronie, proszę Państwa, przedstawiamy te substancje, które mierzymy. Te, tylko te i aż te. My jako ochrona środowiska nie mierzymy innych substancji. A to dlatego, że po pierwsze, tak się dzieje w całej Europie i nasze dane muszą być porównywalne z tym, z całym systemem europejskim. No a po drugie, co jest jeszcze ważniejsze, nie ma innych norm poza tymi substancjami, które są tutaj pokazane.
Więc jeżeli mielibyśmy dokonać oceny stanu czystości, to musimy mieć jakieś kryteria. Tym kryterium są wartości dopuszczalne, czyli normowane, do których zaraz przejdę. Proszę zwrócić uwagę, że z substancji gazowych są mierzone tylko razem z ozonem 5. Przy czym trzy pierwsze to są substancje, które powstają w wyniku energetycznego spalania paliw. Benzen to jest jako przedstawiciel, naczelny przedstawiciel węglowodorów. No i ozon. Natomiast pozostałe to są pył PM10 i PM2,5. Państwo wiecie, co to znaczy, to chodzi o granulacje określanych w dawnych angstremach, obecnie w mikrometrach, czyli odpowiednio PM10 to 10 mikrometrów, PM2,5 to 2,5 mikrometrów. No i metale ciężkie, ale w pyle, to bardzo wyraźnie podkreślam, żeby tego nie mylić, i przedstawiciel wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, bardzo słynny, najbardziej rakotwórczy, benzoalfapiren, i on również jest mierzony, najpierw jest wychwytywany pył, a potem analizowane te substancje i zawarte one są w pyle. I to proszę zapamiętać, bo jest to bardzo istotna uwaga. No i to są te normy. Jak Państwo widzicie, nie jest łatwo tutaj odnieść, bo niemalże każda substancja ma inne wartości normowane, liczbowe, to jest zupełnie oczywiste, bo każda w inny sposób oddziaływuje, ale również inne kryteria, do których się odnosimy. Przykładowo, dwutlenek siarki ma dwie normy. Ma normę średniodobową i godzinną. I różnią się oczywiście w liczbach, ale również tam jest takie łamane przez dni. Oznacza to, że jeżeli stężenie dwutlenku siarki mierzone w systemie średniodobowym będzie przekroczone, to jeszcze nie stanowi powodu do kwalifikacji tego powietrza jako złego. O ile nie przekroczy tych dni pomiarowych 3. I podobnie jest w przypadku normy jednogodzinnej. Przekroczenie tej wartości 350 mikrogramów na metr sześcienny, to jest stężenie, jeszcze nie oznacza dyskwalifikacji tego powietrza, które oddychamy, ponieważ będzie się mieściło w tych 24 przekroczeniach. Jeżeli to przekroczy, to wtedy będziemy mogli mówić, że bardzo proszę. Panie dyrektorze, myślę, że tak. Mam akurat tutaj na uwadze przede wszystkim PKN Orlen, że o te zanieczyszczenia i tutaj duże, nie tylko, ale między innymi, które emituje. I teraz tak, ta stacja kontroli jest jakby do Królowej Jadwigi, to jest poza, a mamy akurat wiatry zachodnie albo typowo wschodnie. I teraz na tych akurat krańcach, czy tam są stacje, jak mogą dokonać oceny. I teraz tu Pan pokazuje też dopuszczalne i tak dalej, jak faktycznie jest, żeby to ocenić. Ja zaraz do tego przejdę, tylko żeby... Tak, dobrze. I teraz ja jeszcze tak, jestem przy głosie, tak się powiem, o co chodzi. Ponieważ na ostatniej sesji Rady Powiatu gminy Stara Biała wiceprzewodniczący Rady zgłosił to w formie akurat zapytania takiego. Akurat to się nałożyło, że Komisja Zasobów też to zgłosiła wcześniej jeszcze. Bardzo ładnie się nałożyło, że skarżą się, że występują właśnie różne zaburzenia, zawroty głowy, teraz choroby występujące nadmierne, rak i tak dalej, przecież umieralność poniżej 50 roku życia, bo 40-latkowie, niecałe 50-latkowie umierają, odchodzą. I teraz oddziaływanie tego na człowieka, jaki to ma wpływ właśnie, jest pewnie, bo ten człowiek, który mówił, jest leśnikiem, jest bardzo wrażliwy na ochronę środowiska. Ochronę środowiska i tak dalej. On jest bardzo wyczulony na te sprawy i on nie mówi to z przypadku, tylko naprawdę podchodzi do tego tak bardzo precyzyjnie, żeby uchronić nas samych, nasze dzieci, wnuki przed takim oddziaływaniem, żeby ten pieniądz nie był najważniejszy, ale to środowisko, żeby było chronione należycie. No myślę, że tu akurat zdania egzaminu trochę tutaj jest akurat takie wątpliwe, akurat nawet i z wiosiu. No, powiedzmy ciułkowo nawet mamy tutaj
akurat jakie działania były i tak dalej. Nie temat jest tej chwili, tej akurat dyskusji, ale też nadmieniam to. Także tu myślę, że też nie jest to wszystko tak ok. Bo to jest teoria. No to my akurat może no te normy możemy tam ogólnikowo poznać, ale efekty nam się tu, oddziaływanie. My nie jesteśmy fachowcami w tym temacie. Odczuwamy to, żyjemy, oddychamy. I teraz jaki to wpływ ma na nas? I to, żeby ograniczyć. I ta instytucja powinna stać na straży tego, żeby to nie było przekraczane i żeby nie było takich interwencji negatywnych. Dziękuję. Doskonale pana rozumiem, ale chyba i pana, i wszystkich państwa rozczaruję, ponieważ ja ani nie jestem upoważniony, ani nie mam najmniejszych możliwości uznać, jaki to ma wpływ na zdrowie mieszkańców. Ja przedstawiam ten stan na podstawie odpowiednich kryteriów, które są obiektywne, obowiązują wszędzie, nie tylko u nas w Płocku. I chcę, dążę do tego, żeby przedstawić państwu rzetelnie i obiektywnie, jak ten stan środowiska wygląda. Mało tego, chciałbym udowodnić, kto jest winien akurat temu, że uprzedzam fakty, że jest źle, jeśli chodzi o powietrze. I do tego dążę. Może pan się wstrzyma jeszcze, ja dokończę przeprowadzę mój wybór do końca, a potem może wiele wątpliwości zniknie. No więc wracam jeszcze do tych norm, ponieważ to jest bardzo istotne. To nie wystarczy powiedzieć, że coś jest w powietrzu, że to powietrze jest zepsute, że żyjemy w złym powietrzu. Trzeba to do pewnych wartości normowanych, które na podstawie wieloletnich doświadczeń zostały opracowane i które obowiązują takie same u nas w Polsce, jak w całej Europie. Także to nie jest nic nadzwyczajnego, to nie są nasze normy odmienne od tych europejskich, poza tylko tym elementem tutaj z prawej strony poziomem alarmowania. Ale jeśli chodzi o kryteria, o oceny, o normy, to są w całej Europie takie same. Jeszcze tutaj chciałem zwrócić uwagę na pył zawieszony. Tutaj odnosimy to do norm roku kalendarzowego, do normy również średniodobowej. I te wartości również są różne i proszę zwrócić uwagę, w przypadku normy 24-godzinnej, czyli tej średniodobowej, można przekroczyć nawet 35 razy tę wartość i dopóki ta wartość nie jest przekroczona, mówimy, że powietrze nie znajduje się w złym stanie. I jeszcze ostatnie normy, które tutaj chcę przedstawić, to dotyczą metali ciężkich i benzoalkoholu, ponieważ one tutaj odrębnie są stanowione, odnoszą się najczęściej do roku kalendarzowego, ale w przypadku niklu, no tak postanowiono, że 8 godzin średnia krocząca. I zwracam tutaj uwagę na inną wartość liczbową. Tutaj odnosimy to do nanogramów, a nie do mikrogramów, to jest o 1000 jednostek wartość niższa. I teraz konkretnie. Mogę panie przewodniczący udzielić głosu? Pan dysponuje czasem, tak? Także. To bardzo proszę. Już jest skrócił. Czy panie dyrektorze? No, nie, ja się nie zgadzam. Pan powiedział, że pan powie szczerze i chciałbym taką szczerą odpowiedź usłyszeć. Wiadomo, że w Mazowieckich, czyli w Orlenie, budowane są bardzo duże kominy. A to nie pamiętam, 108, 120, ponad 100 metrów. I które moim zdaniem, to pana chyba też, chronią miasto Płock. Robiło taki sobie parasol i tutaj te wreszcie chemiczne na tym Płocku spadają. Jeśli tu ma być moje proszę, to ja mogę sobie przerwać panu i ja powiem tak. Ja do tego dojdę. Ja to będę mówił. Także proszę pozwolić mi się wypowiedzieć. Będzie czas na pytania, szanowni państwo. Będziemy pytać później.
Ja jednak tak, poprosił po moim wystąpieniu, bo tak, bo za chwilę pan przewodniczący skrócił czas i nie powiem tego, co powiedzieć powinienem. Tu na tym slajdzie przedstawiamy aktualne wyniki dotyczące wartości stężeń średniorocznych. Ja nie bez przyczyny pokazywałem te normy, ponieważ w każdym przypadku inaczej to odnosimy. I proszę zwrócić uwagę, tutaj jest norma właśnie norma średnioroczna i to są te wartości, które są mierzone na poszczególnych stacjach. I pokazane są każdy słupek, to jest jeden rok od 2010 do 2014. Jeśli chodzi o tę normę, to praktycznie w większości przypadków na stacjach te wartości są zachowane. No, w roku 2014 poza, co ciekawe, Polskiem i na jednej stacji w Warszawie. Natomiast tu w środku przedstawiamy na czerwono wartości na stacji przy ulicy Reja i Królowej Jadwigi w poszczególnych latach. Tu przedstawiamy, proszę Państwa, to jest trochę inny wykres, ponieważ to nie są przedstawione tutaj wartości przekroczenia, tylko dni z przekroczeniami, bo to się odnosi do norm dobowych pyłów. I tutaj już sytuacja znacznie gorzej wygląda. Ta norma to jest te 35 dni, które Państwu pokazywałem. 35 razy w roku nie można przekroczyć. No, jeżeli to jest przekroczone, to to wskazuje na ocenę negatywną stanu powietrza i to mamy pierwszą taką informację, że pył wpływa na negatywną ocenę stanu czystości środowiska w ogóle, a szczególnie powietrza i tu widzimy ilości przekroczeń tych wartości dobowych i w niektórych przypadkach to jest bardzo dużo, no, na przykład w Warszawie na ulicy Niepodległości to mamy ponad 80 przypadków, a 150 w przeszłości. 150 razy występowało przekroczenia. A jak widać, we wszystkich przypadkach te przekroczenia występują, tylko nie we wszystkich odnośnie tych 35 dni. I tak jest w Płocku. Jeszcze raz, ta linia pokazuje ilość dni z przekroczeniami. Jak widać, w różnych latach to różnie wygląda. Bywało, że tylko 30, 34, tutaj też 30. Natomiast w ostatnim roku te przekroczenia no, już występowały. I jeszcze wartości średnioroczne stężeń pyłu 2,5. I teraz i proszę zwrócić uwagę, bo to jest bardzo ciekawe, we wszystkich tych wcześniejszych przypadkach nie ma tutaj jakiejś takiej zależności, żeby to albo regresja, albo progresja występowała w poszczególnych latach. I to jest trochę z pozoru niezrozumiałe. Skoro przeanalizuje się ilości substancji tego rodzaju wyemitowanych przez główne zakłady na terenie województwa mazowieckiego. Proszę zwrócić uwagę, że w ciągu ostatnich niemalże dwóch dekad spadek emisji całkowitej pyłów zakładów wynosił 84%, a tylko w ostatnią dekadę ten spadek wynosi 64%. W związku z tym można zadać sobie pytanie, no to co jest, skoro zakłady emitują znacznie mniej pyłu, a jeśli chodzi o czystość powietrza i zapylenie, jest mniej więcej na tym samym poziomie, co było kilka lat temu, 5 i 10 lat. Więc odpowiedź jest stosunkowo prosta, że przyczyną nie są właśnie te zakłady. Ja to jeszcze potem udowodnię, że przyczyną jest spalanie węgla kamiennego. Spalanie węgla kamiennego w domostwach, czyli emisja powierzchniowa. I tu jest, proszę Państwa, dochód. Tu chciałem się chwilę zatrzymać i żebyśmy Państwo przeanalizowali te wykresy.
Profesor, to jest tutaj taka sztandarowa informacja. Mamy tutaj w marcu, bo tu na osi zębnej mamy poszczególne daty, od 8 marca do 12 marca. Natomiast tu mamy wartości liczbowe stężeń pyłu zamieszanego PM10 liczone w mikrogramach nawet sześciennych. I tu mamy jakby dwie fazy. Pierwsza faza to jest od 8 marca do prawie 10, gdzie te stężenia są stosunkowo, no, nazwijmy to średniej wartości. Potem mamy te największe wartości i tu mamy bardzo niskie. I dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź jest stosunkowo prosta. Otóż tu mamy kierunki wiatrów mierzone na obu stacjach, na stacji Reja i na stacji gimnazjum. Tu one są określone w stopniach. I tu pomocniczo pokazałem Państwu różne wiatrów. W tym miejscu, od strony północnej, zaczyna się 0 stopni. Potem jest 45, 90 i idąc w prawo, aż do 360, czyli 360 pokrywa się zerowym stopniem. Jeżeli mamy na wykresie, bo to możecie Państwo również odczytać z naszych stron internetowych, bo stale to przedstawiamy i sami taką analizę przeprowadzić. Jeżeli mamy wiatr z kierunku 180 stopni, to my wiemy jedno, że to jest tu, stąd, czyli od strony południowej, czyli od strony Radziwia, przez Wisłę, przez centrum i w kierunku naszych stacji. I ponieważ tam jest mało tego rodzaju pieców jednorodzinnych, w związku z tym, ale występują, w związku z tym jest średnia wartość tutaj pyłu. Natomiast kiedy wiatr zmienia kierunek, tu zaczyna się od 45 stopni, ale średnio można powiedzieć, że w tym okresie czasu to on był 90 stopni, czyli wschodni, od strony wschodniej. Jak Państwo sobie uświadomicie i oczyma wyobraźni spojrzycie na mapę, to zauważycie, że po prawej stronie, właśnie od strony wschodniej, jest najwięcej takich osiedli domków jednorodzinnych. I kiedy wiatr tam nawiewa te zanieczyszczenia, to proszę popatrzeć, jakie wysokie wartości tego są. A kiedy wiatr zmienia swój kierunek na północny, to jest tu w tym momencie od 11, to proszę, ta wartość spada. Czyli mamy pierwszy wniosek. Za stan zapylenia są odpowiedzialne kotły i spalanie węgla kamiennego. Ale mamy tutaj przy okazji z prawej strony drugi wykres, który mówi o stężeniach dwutlenku siarki. Proszę zauważyć, że w przypadku, kiedy ten wiatr jest od strony południowej, od strony wschodniej, czyli tutaj, te stężenia są bardzo niskie na obu stacjach. Ale kiedy zaczyna wiatr od północy, czyli od strony PKN Orlen, w stronę miasta, natychmiast te wartości skaczą i to dosyć wyraźnie. Ja potem jeszcze to potwierdzę w innych slajdach. Państwo możecie takie analizy przeprowadzić we własnym zakresie, możecie wejść na nasze strony internetowe, gdzie online pokazujemy wszystkie. Ja potem pokażę na końcu, jak najłatwiej, jak najprościej to wejść i jak można takie analizy przeprowadzić. Teraz przedstawiamy tutaj najbardziej zanieczyszczone miasta w Polsce. To są średnie stężenia pyłu zawieszonego PM10. Zwróćcie Państwo uwagę, najbardziej zanieczyszczone pyłem miasto w Polsce to jest Kraków. Następnie długo nic, potem jest Rybnik i Nowy Sącz i tak dalej, i tak dalej. Tu Płock to nie jest kolejny z tych wszystkich, tylko ponieważ tam było jeszcze między tym dużo innych miast, więc tamte już wyciąłem, żeby nie pokazywać, a ważne jest, żeby pokazać, gdzie jest Płock. I żeby również pokazać, że są miasta, gdzie jest znacznie lepiej niż w Płocku. Do nich należy Gdynia, Suwałki, Olsztyn, Gdańsk i tak dalej, i tak dalej. Te miasta północne, które z jednej strony mają morze, a również te, które
sięgają zielonych płuc, tak zwanych obszarów zielonych płuc Polski. I tu w tym wypadku tu przedstawiamy przeciętną liczbę dni z przekroczeniami stężeń dobowych, także to nie są wartości stężeń, tylko z przekroczeniami. I proszę zauważyć, ile jest tego w Krakowie. Aż 180 dni w roku z przekroczeniami. I można bardzo łatwo policzyć, że na 10 najbardziej zapylonych miast w Europie 7 należy do Polski. A te 3, no to proszę zwrócić uwagę, to jest Sofia, to jest Bukareszt, Budapeszt. No ale są oczywiście również miasta znacznie czystsze niż te, które wspominaliśmy. No i teraz przechodzimy do węzła Pirelli. To jest najważniejsze, takie kluczowe zagadnienie, ponieważ z tym mamy najwięcej problemów. Już Państwo widzicie, że te przekroczenia są najwyższe. Zdecydowanie najwyższe i w zasadzie nie ma takiego przypadku, gdzie choćby zbliżało się to do normy. Norma jest 1 nanogram na metr sześcienny. A we wszystkich przypadkach, na przykład w Płocku, to jest gdzieś przeciętnie te trzykrotnie przekroczona ta norma. We wszystkich miastach w Polsce ta norma jest przekroczona. We wszystkich miastach w Polsce. Ja jeszcze na jedną rzecz przy okazji tego slajdu bym chciał zwrócić Państwu uwagę. Bo taką niedawno przeczytałem informację popularnonaukową, że jeśli spali się jednego papierosa, to z tego papierosa powstanie 16 mikrogramów benzoalfapirenu. Z jednego papierosa 16 mikrogramów benzoalfapirenu. Ale zwróćcie Państwo uwagę, to jest norma 1 nanogram, a my mówimy o 16 mikrogramach, czyli 16 tysięcy razy więcej niż stanowi ta norma. Więc można by było to przymierzyć do odpowiedniej kubatury jakiegoś pomieszczenia i obliczyć, ile po spaleniu papierosa ta norma by była przekroczona. To jako taką ciekawostkę. I proszę, to przedstawiam najbardziej zanieczyszczone miasta w Polsce pod względem stężeń węzła alfa-pirego. Proszę zwrócić uwagę, proszę Państwa, to jest ciekawe. Chyba sobie dodamy zdrój do. Bo można. Chyba sobie dodamy zdrój do nas. Trzeba się odbierać klimatycznie. O to chodzi. Ale Rabka z drugiej jest i nas tam nie ma. No Rabka z drugiej jest. Z naszego terenu jest odwrót. Ale zwróćcie Państwo uwagę. Na jeden fakt. Czyli pokazywałem, że najbardziej zanieczyszczony pod względem pyłu jest to zdecydowanie Kraków. A ponieważ benzoalfapiren jest z pyłu liczony, mierzony, to dlaczego tutaj Krakowa nie ma? No właśnie. Można by było się tak zastanowić. Odpowiedź też jest stosunkowo prosta, tylko chwilę trzeba by było to przeanalizować. Ponieważ benzoalfapiren powstaje w pyle, który pochodzi z termicznego przekształcania materiałów palnych, głównie węgla kamiennego, czyli ze spalania. Kraków to jest miasto z bardzo dużym ruchem samochodowym. Tam jest również bardzo dużo pyłu typu komunikacyjnego. Ale ten pył nie zawiera benzoalfapirenu, ponieważ on pochodzi ze starcia nawierzchni drogowych, z płyt czy z klocków hamulcowych, z opon i tak dalej, i tak dalej. Tam nie ma benzoalfapirenu. I w związku z tym tu nie znajduje się Kraków. Jako bardzo ciekawą sprawę, że Państwu podaję. A tak wyglądają najczystsze miasta pod względem benzoalfapirenu. Nawet najczystsze miasto to jest na granicy tej normy, czyli jednego nanogramu. Tu Płoc gdzieś też byłby się znalazł niżej, bo jest trzykrotne przekroczenie.
zabezpieczone, czyli 3 nanogramy. Czyli jest bardziej bliższe do tego, niż do tych złych stron. Ale dlaczego tak się dzieje? Można by było tutaj u nas też zadać pytanie. Ano dlatego, że mimo wszystko u nas w niewielkim stopniu miasto korzysta z tego rodzaju pieców i spalania węgla kamiennego. Są duże obszary, jak centrum miasta, wschodnia część miasta, tam gdzie są osiedla domków jednorodzinnych, to prawda. Ale w dużej mierze Płock jest ogrzewany ciepłym z PKN-u Orlen, a tam z kolei są spalane węglowodory w stanie płynnym. I tu jest bardzo ciekawy wykres. To jest wykres roczny, pokazujący roczne stężenia pyłu PM10 i benzoalfapireny. Przy czym to są oczywiście różne jednostki, proszę zauważyć, bo tu jest w nanogramach, a tu jest w mikrogramach. To pokazujemy tylko, jak to się ma w poszczególnych okresach w roku. I od razu widać, że najwyższe stężenia pyłów są na początku roku i na końcu roku, czyli w okresie grzewczym. To jest zupełnie oczywiste. Ale poza okresem grzewczym, zobaczcie Państwo, tu nadal pył występuje. I to jest ten pył komunikacyjny. A to, co jest powyżej, to jest ten ze spalania pary. I to łatwo jest udowodnić, obserwując właśnie stężenie benzoalfapirenu. Benzoalfapiren występuje wówczas, kiedy jest sezon grzewczy. Poza sezonem grzewczym tu jest prawie wartość zerowa. Czyli to, co nas najbardziej męczy, to nie tylko u nas w naszym województwie, w całej Polsce, to, że nasza energetyka jest oparta na węglu kamiennym. I to jest bardzo ważne spostrzeżenie. No niestety będzie dalej, ma pan rację, no to jest utrapienie dla nas wszystkich. To znaczy, czy można coś z tym fantem zrobić? Można, ja to za chwilę pokażę. Natomiast my musimy być świadomi jednej rzeczy. Tak długo, dopóki nasza energetyka będzie oparta na węglu kamiennym, tak długo te problemy będziemy mieli. Mogą być mniejsze, możemy dążyć do ich zmniejszenia. Wiemy, jak to zrobić. Ale to nie zlikwidujemy w całości. I trzeba być po prostu tego świadomy. Tu jeszcze dla kronikarskiej przedstawiam Państwu również stężenia metali ciężkich w pyle, bo to jest oczywiście, jak już mówiłem wcześniej, z pyłu. We wszystkich tych przypadkach daleko jest do obowiązujących norm. To już nie chciałbym Państwu długo omawiać. Tu jest zawsze norma, tu w tym miejscu, o, tu. I można to przymierzyć do wartości. Od kilku do kilkunastu razy jest poniżej obowiązujących norm. I to jest w tym wszystkim pozytywne. No i teraz przechodzimy do emisji gazów. Tu mamy ozon. Ozon nie jest zanieczyszczeniem, ale występuje i dlatego go mierzymy. Bo szczególnie w okresach silnych na słonecznie on się bardzo pojawia i jest składnikiem smogu atmosferycznego. Tu przedstawiamy Państwu wartości stężeń SO2 wartości jednogodzinnych. Norma ta jednogodzinna, jak już wcześniej pokazywałem, jest 350 mikrogramów na metr sześcienny. A więc daleko jest do tych wartości dopuszczalnych, aczkolwiek zwracam uwagę, że te wartości już tutaj są dostrzegalne w Płocku jako jedne z wyższych. Jeszcze nie najwyższe, jeszcze nie jest z tym źle, bo do normy mamy daleko, ale już to sygnalizuje. To jest następna norma, czyli w odniesieniu do normy średniodobowej. I tu proszę zauważyć, co się dzieje w 2014 roku. Bardzo wyraźny jest wzrost tych wartości. Dopuszczalne jest 125 mikrogramów, jest jeszcze trochę do tego, natomiast tu już sygnalizuje, że następuje pogorszenie i widać to jeszcze lepiej na tym slajdzie.
Tu mamy porównany punkt monitoringu w Warszawie na ulicy Wokalnej i Płock na ulicy Królowej Jadwigi. Proszę zwrócić uwagę, że jeszcze w 2010 te wartości, no mniej więcej można powiedzieć, były równe. W 2011, w 2012. Ale tu już, w 2012, tu już zaczyna się bardzo wyraźnie na niekorzyść Płocka. Tu znacznie wyższe są wartości niż w Warszawie. Bardzo wyraźnie to jest. O, tu jeszcze wyraźniej widać, a najbardziej widać w ostatnim roku. Czyli to jest w roku 15, czyli to, co było w ubiegłym roku. Te wartości, jak widać tutaj, te dane za 2015 rok są niezweryfikowane i ostatecznie mogą się różnić, ale my już dzisiaj wiemy, że rzeczywiście w roku 2015 nastąpiło pogorszenie pod względem tego stanu. To są sporadyczne jeszcze przypadki, ale one mają miejsce. Ja dojdę do tego i pokażę Państwu, dlaczego to się stało. Tu mamy wykres wartości średniorocznych stężeń benzeny. To jest to, co najwięcej wzbudza kontrowersję. Ja nie bez przyczyny zatrzymałem się przy tej tabelce odnośnie normy, bo to trzeba czytać razem z normami. I wartości benzenu czasami te stężenia są znacznie wyższe niż 5 mikrogramów na metr sześcienny. Jak Państwo będziecie obserwowali na naszych stronach internetowych te wartości online, to zauważycie, że ten wykres jest różny. Czasami jest wyższy, czasami jest niższy, czasami absolutnie zera nawet zmierza. Ale najistotniejsza informacja jest taka, że średnio nie przekracza to tej wartości średniorocznej w roku, czyli tych 5 mikrogramów, aczkolwiek w porównaniu z innymi punktami tutaj, no to Płock można powiedzieć, że też już tak troszeczkę przoduje. Aczkolwiek jest to połowa normy, czy nawet jeszcze nie połowa normy. Musimy obiektywnie oceniać. I dzieje się tak również w zmniejszonej emisji. To jest wykres emisji. Najbardziej uciążliwy zakład z terenu województwa mazowieckiego. Zwróćcie Państwo uwagę, że spadek całkowitej emisji substancji gazowych jest o prawie połowę. Spadek emisji dwutlenku siarki jest ponad połowę, czyli 59% w ostatnich dwóch dekadach. I tlenku azotu też o 47%. Taka jest prawda. A taka jest również prawda odnośnie dwutlenku siarki, benzenu, mierzone na dwóch stacjach, czyli na stacji Reja i na Płockiej Gimnazjum. I te wszystkie wartości zawsze są uzależnione od kierunków wiatru. Zwróćcie Państwo uwagę, że we wszystkich przypadkach, gdzie wiatr jest północny, czyli tu, tu i tu, a były takie trzy przypadki w ciągu tego okresu, a to jest w czerwcu, we wszystkich tych przypadkach występują skokowe wartości dwutlenku siarki i benzenu i właściwie na obu stacjach. Taka jest prawda, czyli to pokazuje, że jeśli chodzi o dwutlenek siarki i o benzen, to przyczyną tego stanu jest PKN Orlen i to jest bez wątpliwości, ponieważ myśmy przeprowadzili wielokrotnie takie analizy. I muszę powiedzieć Państwu, że właściwie ja dzień pracy zaczynam od tego, że włączam komputer, wchodzę na te nasze wartości i analizuję, co w ostatnich dobach się działo. Bo to jest bardzo ważne. Kiedy następuje informacja od strony mieszkańców, że gdzieś w jakimś obszarze pojawiły się skrody, to ja już wiem, że te, jak są wyższe wartości, że to się wiąże właśnie z tym. I to się właściwie potwierdza. Niestety to się potwierdza. Albo inaczej, kiedy w ciągu dnia nawet ktoś zadzwoni, że coś tutaj się dzieje źle,
My pierwsze co robimy, to wchodzimy na te strony internetowe i analizujemy akurat sprężenie powietrza i tych głównych zanieczyszczeń, tych siatki i tężeń. To się prawie zawsze potwierdza. Nie zawsze występują przekroczenia tych norm, ale jest to właśnie z tym związane. Jest następny przykład. Wszystkie inne kierunki wiatrów jest dobrze, a północny to od razu skokowo wartości. Proszę zwrócić uwagę, tutaj, jeśli chodzi o SO2, aż do 440 mikrogramów. I tu jeszcze następny przykład. Jeszcze następny przykład. Zwróćcie Państwo uwagę, mamy do czynienia z wiatrami wschodnimi i zachodnimi. Nic się nie dzieje. Proszę. Tylko w przypadku północnych wiatrów od razu jest. No a tutaj dla porównania pokazujemy, że również w Radomiu nie jest lepiej, bo proszę uwagę, że czasami to jest przypadkowo wybrany miesiąc i wybrane doby. I teraz dalsza analiza. Po lewej stronie będziemy mieli teraz mapki województwa mazowieckiego, po prawej stronie kontur Płocka. I tu mamy rozkład stężeń poszczególnych substancji. W tym wypadku mamy pyłu PM10 w całym tym obszarze i w Płocku. Tu proszę zauważyć, że no, tam, gdzie jest największe zagęszczenie ludności, to najwyższe stężenia, ponieważ im ciemniej tutaj, aż do czerwonego, tym stężenia wyższe. Ale również zwróćcie Państwo uwagę, to jest bardzo ciekawe, że wzdłuż dróg te stężenia pyłu PM10 również są zauważalne. A zatem komunikacja ma wpływ. Ma mniejszy wpływ niż inne źródła, ale ma. Więc to też można zauważyć. I tu można przeprowadzić tę analizę, którą wcześniej przeprowadziłem. No gdzie są najwyższe stężenia? W centrum miasta Płocka i od strony wschodniej, tam gdzie są osiedla domków jednorodzinnych. Podobnie mamy w przypadku wskaźnika liczby dni z przekroczeniami tych stężeń. Też w Płocku odnosimy to właśnie do centrum i do części wschodniej. I benzoalfapiry. To jest to zanieczyszczenie najgorsze, z którym mamy w całej Polsce najwięcej kłopotów. I proszę zwrócić uwagę, jakie tutaj wysokie stężenia występują. I w Płocku, gdzie te stężenia najwyższe są. Czyli tutaj w centrum i tu od strony wschodniej. A tu mamy rozkład stężeń dwutlenku siarki. Czyli to jest to, co mówiłem. Jest poza tym, to jest z energetyki i tu jest z energetycznych spalań paliw, ale to jest od strony północnej, czyli z PKN wody. I tutaj przedstawiam Państwu w tabelce procentowy udział emitowanych substancji w podziału na poszczególne sektory, czyli przemysł, domy ogrzewane indywidualnie, czyli ta emisja powierzchniowa i komunikacja jako osobno i udział poszczególnych substancji. Widać wyraźnie, że jeśli chodzi o SO2, to głównie przemysł, w mniejszym stopniu domy ogrzewane indywidualne, ale proszę też. Dwutlenek azotu, no to głównie komunikacja samochodowa, co się zresztą potwierdza. Tlenek węgla, no to po połowie mniej więcej dobrze ogrzewane i komunikacja samochodowa, ale proszę zwrócić uwagę, co z pyłem się dzieje. Aż w 70% to jest z domów ogrzewanych indywidualnie i 1/4 tego wszystkiego to jest z komunikacji samochodowej. Czyli jakby potwierdzenie tych wszystkich słów, możemy było od tej strony również prowadzić analizę. I benzoalfapiry. Aż w 90, a w niektórych przypadkach, jeśli chodzi o mniejsze miejscowości, gdzie mamy tylko pył ze spalania paliw, ze spalania węgla, to nawet ponad 90% benzoalfapiry zostało.
A żeby nie było tak łatwiej, trochę Państwu zagmatwam, pokazując ile to zależy tylko od nas tutaj z naszego terenu, a ile jest z terenów obcych innych województw i innych krajów. Czyli to jest ta wartość napływająca spoza województwa. I tu mamy jeszcze emisję powierzchniową z całego województwa i tak dalej, i tak dalej. Bez apilen to w połowie mamy zewnątrz, to już w przypadku budżetu wartość. No i proszę Państwa, teraz przechodzę do tego, o co Państwo, co Państwa niepokoi. Mianowicie, rzeczywiście w ostatnich dwóch latach odnotowujemy wyższe stężenia MSO2 i benzenu. W okresach podwyższonych stężeń odnotowujemy wzmożoną uciążliwość odrodu i tutaj taki, nie wiem, delikatny czy niedelikatny wniosek, że odpowiedzialny za to jest głównie przemysł. Nie miałbym wątpliwości, że za to odpowiedzialny jest PKN Orlen, bo to już wiemy. Proszę Państwa, szczególnie w tym roku to było bardzo, bardzo dokuczliwe. My wiemy nawet dlaczego. Otóż co roku jest poddawany remontowi najwyższy komin PKN Orlen, który odprowadza zanieczyszczenia siarkowe. Mówię ogólnie siarkowe, dlatego że to nie tylko dwutlenek siarki. Mamy dwutlenek siarki w ilości 300 kg na godzinę, ale tam jest również siarkowodów, tam jest również dwusiarczek węgla i być może również inne związki siarkowe typu metan. I jeżeli ta emisja odbywa się tym dużym kominem, który tam jest specjalnie do tego celu pobudowany, to jest wszystko dobrze. To bardzo rzadko to się odczuwa w Płocku. Ale raz w roku ten emitor musi być remontowany i w związku z tym PKN, notabene zgodnie z prawem, przechodzi na emisję na niższy emitor, na pozwolenie od marszałka, na niższy emitor w wysokości, zwróćcie Państwo uwagę, z ponad 200-metrowego na 66 metrów. I jeżeli ta sama emisja jest, to nie ma siły, to musi być odczuwalne w Płocku, w którym jest. I żeby nie było tego, to unieruchomiono na ten czas niektóre instalacje typu HOGR. To jest hydroodsiarczanie oleju budronowego. Czyli wówczas mamy mniejszy wsad na tę instalację tego klausa, przy którym jest ten emitor i znacznie niższa emisja tych związków siarkowych jest. A w tym roku to nie zostało zatrzymane, to nadal te instalacje pracowały i w związku z tym taka emisja, która szła dużym emitorem, została wyrzucona emitorem niskim. I to powiada, że to zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym wydanym przez marszałka. Alternatywą jest tylko zatrzymanie instalacji, no ale do tego trzeba, jak Państwo widzicie, mieć podstawy prawne. W związku z tym my tutaj toczymy dosyć poważne boje z PKN-em i mamy jakby takie przyrzeczenie, bo już wiele kwestii już zostało rozwiązanych, ale jest jeszcze cały szereg dalszych do rozwiązania, bo to nie jest jedyne źródło. Drugim źródłem to są remonty na instalacjach. Przed samym remontem, przed wejściem na te instalacje trzeba przeprowadzić zabezpieczenie tych instalacji i usunąć wszystkie substancje, które w tych instalacjach się znajdują. Czyli krótko mówiąc, przeparowanie. Bardzo silny strumień przegrzanej pary i wtedy usuwa się te substancje. Jeżeli taka instalacja jest w całości skolektorowana i odprowadza się te substancje, to jest tylko dobrze. Ale jeżeli nie ma takiego skolektorowania, to wtedy to idzie do atmosfery i pośrednio idzie potem do Płocka. My
już wiemy, że to jest drugie takie wielkie źródło i zwrócimy na ten temat w przyszłych latach bardzo dużo uwagi i niemalże każda kontrola na terenie PKN Orlen związana będzie ze sprawdzeniem szczelności tych instalacji, które podlegają remontowi. To jest jakby taka kluczowa sprawa. No i jest jeszcze ten problem tego emitora na Klausie. Jeżeli nie zostanie pobudowany drugi emitor, bądź też nie zostanie zmniejszona podaż tych substancji siarkowych, to jest trudniejsze, to nie będzie żadnych efektów z tego działania, bo i tak przy tak dużej emisji, kiedy wiatry pójdą od strony północy do strony PKN Orlen, to będziemy to mieli również w Płocku, to odczucie dyskomfortu, te smrody. No, najgorsze jest to, że to, co tutaj piszemy, że brak jest norm dla odorów. Po pierwsze, nie ma takich urządzeń pomiarowych w ogóle, tylko w całej Europie się nie mija. I nie ma punktu odniesienia, bo nawet byśmy mieli taką aparaturę, to do czego byśmy odnieśli. Takie urządzenie. No tak, to jest do oceny naszej, natomiast do podjęcia działań administracyjnego, prawnego, to jest niewystarczające. I tutaj nie mamy instrumentów takich zdecydowanych do odpowiedniego działania. Możemy i nasze to robić, my to robimy. Do PKN Orlen jest to zakład, który jest kontrolowany przez pewien okres czasu stale. Najpierw pomiarów emisji prowadzimy wszystkie emitory, które są pomiarowane, to wszystko sprawdzamy, także no tutaj z naszej strony no, czynimy jak najwięcej starań, żeby ta uciążliwość była jak najmniejsza, ale powtarzam, że ta uciążliwość to nie ma nic wspólnego z zagrożeniem dla zdrowia. Albo inaczej powiem, nie musi mieć coś wspólnego zagrożenia dla zdrowia, bo my tego nie oceniamy, my tego nie wiemy, to by musieli fachowcy, medycy się na ten temat wypowiedzieć. No i tu są wyjaśnienia w Wioszku w Warszawie w ramach monitoringu. My nie badamy składu powietrza atmosferycznego, nie badamy uciążliwości zapachowych. Natomiast w przypadku, kiedy te substancje odorowe pojawiają się w Płocku, wówczas no, działamy oczywiście, tak jak mówimy, że po pierwsze jesteśmy w stałym kontakcie z PKN Orlen i kiedy jakakolwiek sytuacja awaryjna się dzieje, to my pierwsi jesteśmy informowani o każdej porze dnia i nocy. Także my wiemy, jeżeli sytuacja awaryjna występuje, ale może być tak, że zapach jest wyczuwalny w Płocku, nie ma sytuacji awaryjnej. I też się wtedy w pierwszej kolejności kontaktujemy z PKN Orlen. No i oczywiście sprawdzamy te wartości na stacjach pomiarowych, o których mówiłem. Natomiast wojewódzki inspektor bada i ocenia obecność tych 12 substancji, których wcześniej pokazywałem i o których mówiłem i co do których są normy. No tu jest taki zapis, który częściowo jest prawdą, no bo z monitorowanych substancji tylko dwutlenek siarki, dwutlenek azotu i benzyn charakteryzują się intensywnym i nieprzyjemnym zapachem. No, to jest dyskusyjne, bo na przykład benzyn to w moim mniemaniu ma ładny zapach, tylko że jest trujący. Natomiast trzeba to czytać w ten sposób, że razem z tymi substancjami, o których tutaj mówimy, pojawiają się również inne substancje, o których już wcześniej też mówiłem. Między innymi związki siarki. Związki siarki są zawsze najbardziej szkodliwe. I one powodują właśnie głównie ten dyskomfort. PKN Orlen poprzez nasze działanie, ale i ich również podejście do tej sprawy no, opracowało takie zlecenie dla jednostek naukowych, które mają wskazać wszystkie te źródła odorów, które występują. Bo to ja mogę Państwu powiedzieć, że w tym roku powiększyliśmy swój stan o specjalny samochód, który
spektrometrii pod czerwieniem w systemie przestrzennym ocenia zawartość związków chemicznych i to możemy nawet działać z odległości 5 km. Wdrażamy ten system i długo będziemy tym dysponowali i niedługo sami też będziemy szukali tych wszystkich źródeł sprotów z PKN-u i innych. Natomiast nie